nami kolejne mecze Davis Cup i Fed Cup i jak mógłby szef wyszkolenia Polskiego Związku Tenisowego je podsumować? No, bardzo się cieszę, bo jakby zsumować występy reprezentacji, to mamy bilans 4 zwycięstw i 1 porażka. Co prawda ta jedna porażka naszej reprezentacji kobiet powstrzymała nas przed awansem do wyższej grupy, no ale to była porażka z bardzo mocną reprezentacją Łotwy. Dużo pozytywnych rzeczy, bo po stronie kobiecej świetny debiut Igi Świątek, doskonałe mecze dwóch, też jakby nie było, młodych zawodniczek, Magdy Linet i Magdy Fręch. Po stronie męskiej takie przełamanie, nazwałbym to, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, no, którzy w tej chwili stali się liderami tej drużyny. Także no, fantastyczną rzeczą jest to, że średnia wieku naszych reprezentantów jest tak niska, że no, tylko z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. No, taką ironią całej tej sytuacji jest, że 25-letnia Magda Linet jest tutaj niemalże weteranką w naszych składach. Alicja Rosolska bardzo ładnie podsumowała ten mecz Fed Cup pomimo porażki, że no, dawno nie było tak dobrze. Tak, tak. No to było bardzo przyjemne to, co powiedziała Ala, a szczególnie w ustach reprezentantki, która ma za sobą już tyle rozegranych meczów. Słowa o tym, jak dobrze był zorganizowany ten wyjazd i jak dobrą opiekę dziewczyny miały podczas wyjazdu. No Ala, o ile pamiętam, wręcz powiedziała, że no, na takim poziomie opieki reprezentacja do tej pory jeszcze nie miała, więc jest to bardzo budujące. No to co się zmieniło w takim razie? Myślę, że po prostu uczymy się, na cały czas się uczymy, wyciągamy wnioski, natomiast no, na pewno chcemy zadbać o to, żeby nasze reprezentacje no, były wierzchołkiem tej piramidy i żeby faktycznie nasi najlepsi tenisiści w momencie, kiedy grają właśnie z orzełkiem na piersi, no, czuli, że niczego im nie brakuje. Wydawało się, że bez Jerzego Janowicza nie ma szans na awans do grupy światowej. Ta grupa światowa jednak jest trochę bliżej, taki mały krok zrobiliśmy. Jak byś podsumował ten mecz? Chyba dobry występ Mateusza Kowalczyka też, który naprawdę zaskoczył swoją postawą, swoją walecznością. Tak, no Mateusz, znaczy chyba to nawet nie jest zaskoczenie, bo na Mateusza waleczność, zaangażowanie można po prostu liczyć. Znajduje jakiś w ogóle niesamowity poziom w sobie w momencie, kiedy zakłada reprezentacyjny dres. Także no, cała reprezentacja na duży plus. Oczywiście Jurek w dalszym ciągu byłby dużym wzmocnieniem tej reprezentacji, natomiast dobrze wiemy, że ma swoje problemy zdrowotne, leczy kontuzje, więc cały czas liczymy na to, że oczywiście będzie razem z tą drużyną w którymś momencie. Natomiast mnie osobiście bardzo cieszy postawa młodych zawodników, no bo to jest nasza przyszłość. No a przed nami mecz z Zimbabwe i trzeba otwarcie powiedzieć, że będziemy faworytami. Oczywiście, no nie ma co tutaj bawić się w jakąś kurtuazję, to my jesteśmy faworytami tego meczu, gramy u siebie. Natomiast no, rozgrywki drużynowe to są rozgrywki drużynowe, prawda? Tutaj rankingi w pewnym momencie tracą znaczenie i trzeba po prostu wyjść i wygrać, udźwignąć odpowiedzialność, ale wierzę, że ta drużyna jest na to gotowa i każdy z nich indywidualnie, ale też jako team, jako drużyna, bo tam jest naprawdę dobry taki duch drużyny, a to w kluczowych momentach jest najważniejsze. Niejako na zapleczu tych drużyn mamy ekipy Fed Cup Future i Davis Cup Future. Ostatnio też dobre wyniki naszych młodszych zawodników. No te ostatnie 2 miesiące były niesamowicie budujące. Mieliśmy taki jeden tydzień gdzieś w połowie lutego, gdzie nasi młodzi zawodnicy w ciągu jednego tygodnia wygrali 8 międzynarodowych turniejów. ITF Juniors i 2 turnieje zawodowe, także no to jest, uważam, spektakularny wynik. Ogólnie, ja policzyłem w styczniu i w lutym, 11 naszych juniorów wygrała turnieje międzynarodowe, albo juniors, albo pro, więc to jest fantastyczny potencjał. Natomiast no, oczywiście jest to również odpowiedzialność, prawda, dla całego środowiska, żeby ten potencjał teraz dobrze wykorzystać. Drużynowe Mistrzostwa Europy też można podsumować już. Jak byś to podsumował? Jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy 3 drużyny w pierwszej czwórce w Europie i no nie robiłem aż tak dokładnej analizy historycznej, ale wydaje mi się, że takiego wyniku chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy. 3 drużyn młodzieżowych w finałach. Tym bardziej, że aż takiego mocnego nacisku tutaj nie kładliśmy na wynik, to jednak te letnie drużynowe Mistrzostwa Europy są taką imprezą docelową. Natomiast no bardzo cieszy szczególnie znowu właśnie występy młodych zawodników, bo tu mieliśmy sukcesy w kategoriach 12-14 lat, także no to pokazuje, że nie tylko mamy mocną grupę juniorów, którzy grają już na poziomie wielkoszlemowym, ale za nimi idą kolejni jeszcze młodsi. No to teraz wracając na nasze podwórko, drużynowe Mistrzostwa Polski, reforma rozgrywek, jak to będzie wyglądało, co się zmienia? Zmieni się dużo. No, o reformie mówiono od lat, a w końcu udało nam się to zrobić. Wymagało to dużo pracy, bo to jednak wbrew pozorom
taka rewolucja, którą wprowadziliśmy, wymaga też takiej dosyć uważnej analizy, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę, jakiegoś punktu regulaminu nie przeoczyć. Natomiast takie podstawowe założenia są takie, że w każdej kategorii wiekowej postanowiliśmy zamiast robić dwóch edycji zimową i letnią, postanowiliśmy zrobić jedną, ale dobrą. Z większym zaangażowaniem finansowym Polskiego Związku Tenisowego w finały. Zmieniliśmy również formułę kwalifikacji do rozgrywek finałowych, bo historycznie wiem, że największym takim utrapieniem było rozgrywanie tych meczów eliminacyjnych w regionie, gdzie dwa kluby musiały umawiać między sobą termin i miejsce rozegrania spotkania. Teraz według nowej formuły rozgrywki będą turnieje eliminacyjne, w których drużyny będą grały systemem pucharowym, więc zadbaliśmy o to, żeby po prostu było więcej gry. No i też jakaś korzyść taka indywidualna dla zawodników, bo też takim nowum będzie to, że zawodnicy będą zdobywali punkty do rankingu indywidualnego w trakcie eliminacji tych drużynowych. No to na koniec o Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Sporo na naszym Facebooku, na naszym Twitterze było komentarzy dotyczących turnieju w Zabrzu. Jak my możemy się do tego odnieść? No przede wszystkim chciałbym podkreślić, że jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i z organizacji czterech imprez mistrzowskich, które odbyły się w sobocie, w Szczecinie, w Toruniu i w Bydgoszczy. Naprawdę wielkie słowa uznania dla organizatorów. Myślę, że wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z jakości organizacji tych imprez. Natomiast faktycznie Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Zabrzu, wywołały różne komentarze i my również mamy świadomość tego, że nie wszystko było idealnie. Największym mankamentem i tym, co wywołało wiele komentarzy, była temperatura, która miała miejsce na obiekcie. Natomiast faktycznie w trakcie trwania turnieju podjęliśmy jakąś interwencję, która myślę przyniosła pewien skutek. Natomiast tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że chcielibyśmy, żeby po prostu takie sytuacje nie miały w ogóle miejsca i na pewno będziemy nad tym pracowali.